jest 4-5, tak nie jest zawsze komfortowo. Pierwszy raz widzę, jak brat jest malowany, no. Tak, nie znasz mnie od tej strony. Nie znam cię od tej strony. No jeszcze te obcasy założyć. Tak, tak, tak. No w końcu był lokator Polańskiego, no, tak. Gniazy, więc tam jestem. A Agnieszka tutaj zadbała właśnie o to, żeby było godnie. Słuchaj, mogę ci obcasy swoje pożyczyć, jak chcesz? O, o. Nie ma problemu. Ciebie coś kłóci, właśnie żebyś tam kontrolę tutaj chętnie przeprowadził, jak tak widzę w twoich oczach. Przychodzi to Dorota wczoraj? Tak. O, jest podkładeczka. Tak, tak, tak. Prywatna. Wiesz, co jest tam na podkładeczkę? A to jest też w Polsce, dobra. To może być super. A gdzie? A, tutaj. Tam do słowa nie ma. Aleksander Majewski, magazyn Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl. Witamy w trzeciej finałowej odsłonie naszego programu. Rozmawiamy dzisiaj o mordercach na drogach. A skoro mówimy o piratach drogowych, to w ostatnim czasie napływają do nas bardzo niepokojące sygnały, bo to we wszelkich serwisach informacyjnych pojawiają się informacje dotyczące znanych osób, którym zdarzyło się łamać prawo na drodze. Ale ja chciałem tutaj się wcielić w rolę, może tym razem to ja będę, w rolę adwokata diabła, bo tak bardzo stygmatyzujemy kierowców, również sprawców wypadków, ale pamiętajmy, że samochód jest szalenie niebezpiecznym narzędziem. Oczywiście. Chyba ludziom brakuje tej refleksji, że często wsiadają do machiny, która może się okazać machiną śmierci. Wsiadają do karabinu albo do pistoletu. Kolega kiedyś powiedział mi, który mnie tam zaprosił do jednego programu, że o, ty masz styl, jak mają amerykańscy dziennikarze. Ja tam nigdy ich nie podpatrywałem, ale bardziej mi odpowiada rzeczywiście taki styl bezpośredni, jak kogoś znasz, to mówisz mu na ty, nawet jak jesteście w programie, a nie udajesz, że kogoś nie znasz. Polacy mają taki często kij w dupie po prostu włożony, są sztywni, a lepiej spontanicznie. Ja na przykład sam jak staram się prowadzić, dużo lepiej mi to zaczęło wychodzić, jak po prostu zacząłem być sobą, zacząłem sobie trochę jajcować, hekeszki różne wstawiać, niż włożyć kij od szoty i udawać poważnego. Tym bardziej, że ja jestem jajcarz. Joker. No. Dzisiaj nie było z nich użytku, bo był parter, a w parterze nie używa się rękawic. Lata już chyba na stałe i mi się podoba, bo jest gdzie parkować, to po pierwsze, po drugie nie ma tego zgiełku, a po trzecie nawet jakbym zechciał zgiełku, to mamy 15 minut do centrum, więc to jest fajnie. Patrz na to. Maczek, jedzonko, tak, jedzonko, chodź. To jest pies, to nie jest świnka morska, to nie jest kot, chociaż się pewnie właściciele kotów i świnek morskich obrażą. Pies to pies, on ma swój charakter. On jest inny, to jest psijaciel, tak? Psijaciel. Kocha spancia? Kocha spancia, tak. Kocha spancia, no. Kocha spancia, tak. Buzi. No. Ci ludzie są generalnie tak kuresko zawiśni. Zawistni, przepraszam, że
nie ma potrzeby stwarzać im okazji do tego, żeby to okazywali, robić swoje i w dupie z nimi. Niestety chyba taka polska cecha narodowa, zawiść po prostu. Ktoś idzie w górę, tego ściągnąć w dół, trzymać za kostki, straszne to po prostu. Ja na przykład się cieszę, jak ktoś z mojego kręgu odniesie jakiś sukces w jakiejkolwiek dziedzinie, czy się z nim zgadzam, czy nie zgadzam, czy cokolwiek, nawet jak się na czymś nie znam, ale widzę, że w nim jest dobry, to się cieszę, mówię, bo znam tego człowieka, on jest, nie wiem, stąd, z mojego środowiska i coś osiągnął, ale to jest rzadki typ myślenia wśród Polaków. Polacy to wolę, żeby komuś za dobrze nie było. To jest straszne. Ty też jesteś egoisty? Oczywiście, że tak. Jak z jednej strony mówisz, że kobieta widziała film, pani, którą pozdrawiamy, która oglądała film, że wydaje się miłym chłopakiem, a z drugiej strony ktoś w robocie czy gdzieś może powiedzieć, że jestem chamem, bucem i kimś tam jeszcze. No. Ale wiesz co, jak byłam u ciebie w pracy, to właśnie się taki wydawałeś się łagodny, nasze skupione na pracy, ale taki zadowolony. No ale potrafię właśnie też wyjechać komuś ostro, jak się na przykład nie stara, jeżeli danego dnia kieruję pracą, albo jeżeli mam program i ktoś mi zawodzi, na przykład ostatnio była taka sytuacja, to potrafię puścić parę grubszych i chudszych, tudzież porozmawiać na osobności, także po tych rozmowach zawsze wszystko się naprawia. To dam ci prezent. A może się cieszę. O, ci prezent? Już mi się oczy świecą. No właśnie widzę, że tak werka w niego. Tak, przed. Tak, zawsze. Proszę wszystkiego najlepszego z okazji 30 urodzin. Dziękuję. Bardzo dziękuję. O kurczę, ale to dwie rzeczy miała być jedna z tych, a tu proszę, kurde, ale nawet trzy. To zobaczymy ten. O, powiem ci, dziękuję pięknie. Myślałam, że będzie ci ładnie tutaj. Bo to jest, mega się przyda. O, dziękuję bardzo. Dziękuję. Życzę smacznego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie no, super, naprawdę się przyda. Bardziej, że moja ulubiona firma, to co? Też koszulka. Innej firmy, ale mi się Lee Cooper. No. Super, czekaj, to zaraz zerknę. Taka luźniejsza trochę. Jest taka na długi rękaw, czy krótki? Krótki. A, dobrze. Nie, Lee Cooper, super. Nie, na święta to pewnie przeczytam to i poproszę jakoś następne. O, super, dziękuję. Napisałam się krótką dedykację. A. Bo nie lubię. No i super. Zakładeczka elegancka. Ten mi prawie na dupę wjechał. Ła, widzisz, że to jest ta górka właśnie, o której mówię. Jej tu absolutnie nie powinno być. No pokazuj dzieciakowi. Pokazujesz, kurwa, no widziałeś to? Ja pierdolę, stoi, pokazuje dzieciakowi zamiast przechodzić, a ludzie czekają. No i co, piękny kawalerze? Trochę mu odjadę. Czekaj się. I tak to jest, jak nie ma się wyobraźni. No i co? No kurwa, no. Dobra, wypierdalaj, chłopie, stąd. Nie stuknął mnie? To jest właśnie to, co mówię.